ja nie zrobiłam sobie żadnej przerwy. Nawet jak byłam w ciąży z moim synkiem Mateuszem, do ostatniego miesiąca ciąży występowałam na koncertach. Naprawdę, w 9 miesiącu ciąży występowałam. Miesiąc po porodzie miałam kolejny koncert, więc ja nie robiłam sobie żadnej przerwy od występowania, od tworzenia piosenek. Natomiast ty możesz mieć takie wrażenie, że nie było mnie na ściankach. I faktycznie, ze ścianek zrezygnowałam. A czy myślałaś w ogóle kiedykolwiek, żeby sobie właśnie zrobić przerwę od tworzenia muzyki, od mediów? Miałam na samym początku mojej kariery takie wahania. Właściwie wszyscy nazywają ten okres szczytem mojej popularności, więc ja byłam tak zniechęcona kłamstwami na mój temat i czarnym PR-em portalu plotkarskiego, który po prostu niszczył mnie codziennie, że naprawdę myślałam, żeby się jakkolwiek oddalić od tych ścianek właśnie, które jakby powodowały, że paparazzi robili mi zdjęcia, te zdjęcia się potem pojawiały na tych ściankach, natomiast nigdy nie miałam takiego poczucia, że chcę zrezygnować ze śpiewania, bo mam wrażenie, że śpiewanie jest po prostu częścią mnie. To tak jakbym, nie wiem, chciała zrezygnować z oddychania, tego się po prostu nie da zrobić. Więc ja bardzo kocham to robić i po prostu póki będę żyła, będę śpiewała. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!